Witam Was, kochani, serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza i zapraszam Was do następnego odcinku. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat naszej podróży takiej duchowej i co nas w ogóle czeka na tej podróży duchowej. I w ogóle chciałabym porozmawiać na temat konspiracji, bo zauważam, że dużo ludzi się zajmuje konspiracją i po prostu przez to, że tym się zajmują, to po prostu to ich ściąga z tej drogi duchowej, z tej drogi do światła. I teraz powiem Państwu, że przeważnie wszyscy ci, co się zajmują właśnie tymi swoimi duchowymi sprawami, na samym początku tej całej podróży zawsze gdzieś się natkną na jakieś takie właśnie informacje konspiracyjne. I te informacje konspiracyjne to są typu jakieś, na przykład, że coś rząd robi dla nas, że coś nam manipuluje, że jedzenie zatruwa, że po prostu wysyła jakąś broń na nas, że po cichu nam coś robi, także takie wszystkie różne inne rzeczy. Nie chcę tego wymieniać z tego względu, że nie chcę tego też programować do ludzi. Ale na pewno wszyscy wiedzą, o co chodzi. I teraz chciałabym Wam powiedzieć, że wszystko, cokolwiek usłyszycie, to jest na świecie. Wszystko, o czymkolwiek usłyszycie, to jest wszystko we wszechświecie, tak? Jeżeli po prostu o tym słyszycie, to znaczy, że to jest. Że to ktoś wymyślił, że to się dzieje, że to jest, tak? I tutaj jest bardzo ważna sprawa, że na przykład jak będziecie słuchać tego z uwagą, to będziecie kreować to w swoim życiu. I ostatnio tutaj mi się wczoraj chyba taki młody chłopiec wpisał na Facebook i weszłam na jego stronę i zobaczyłam na samym początku taki właśnie był filmik z telewizji chyba niezależnej właśnie na temat tego, jak to tam wszystko się dzieje, jak to rząd dla nas robi różne rzeczy i tak dalej. I o to chodzi, że po prostu i powiedziałam temu chłopcowi, żeby po prostu zmazał ten filmik z tego względu, że jeżeli ludzie oglądają ten film, to oni sobie imprintują to do swojego umysłu i później to im się dzieje w naszym życiu. I teraz chcę zaznaczyć tutaj taką rzecz, że na przykład cokolwiek słyszymy, cokolwiek słuchamy, w cokolwiek uwierzymy, to nam się to kreuje w naszym życiu. I teraz, jeżeli słyszymy o jakichś różnych, jakiś typu, że coś tam rząd robi dla nas, czy z jedzeniem, czy inne rzeczy, czy jakieś takie wysyła na nas elektromagnetyczne rzeczy i tak dalej, to wszystko jest. I to wszystko się dzieje. I to wszystko się dzieje w naszych ciałach. Ale teraz zapytać się proszę, dlaczego to się dzieje? Pomyślcie przez chwilę, dlaczego to się dzieje. Wszystko jest i to wszystko się dzieje. Jedni to mają, drudzy tego nie mają. I teraz dlaczego jedni to mają, drudzy tego nie mają? Dlatego, że po prostu jedni w to wierzą i swoim umysłem to kreują dla siebie, a drudzy po prostu o tym albo nie wiedzą, albo w ogóle w to nie wierzą. Także z chwilą, gdy my to o czym czytamy, to nam się dzieje w naszym świecie. I teraz jest... Tutaj powiem Wam taką ciekawą rzecz, że jeżeli w naszym ciele kundalini jest aktywne i kundalini jest bardzo wysoko, na wysokich czakrach już, na przykład tutaj na czakrze serca, to wszyscy ci ludzie mają większą power, większą moc kreowania. I teraz dajmy na to, jak oni opowiadają w tych telewizjach, nawet w tej niezależnej telewizji, że są takie rzeczy, to ci ludzie... Przeważnie, co oglądają tą telewizję, są to ludzie duchowi, którzy mają kundalini na wysokich czakrach, tak? I teraz jak oni to oglądają, to po prostu oni tego kreują więcej. I tu jest właśnie też apel do tych ludzi, co mają tą telewizję niezależną, żeby też zwrócili uwagę, bo cokolwiek oni tam wkładają w tą telewizję, to tak samo kreują tego więcej po prostu dla ludzi. Także o tym właśnie chciałam powiedzieć, że powiem Wam taką w ogóle doświadczenie swoje, że swego czasu, tam może z 10 paręnaście lat temu czytałam właśnie na te tematy
No i po prostu miałam takie zdarzenie, bo że po prostu no miałam na swoim ciele takie doświadczenie, że po prostu byłam uderzona z tyłu w plecy z takiej broni elektromagnetycznej i po prostu i ale dlatego tylko, że czytałam na ten temat. Dlatego właśnie mówię, że po prostu proszę słuchać, proszę uważać, co się czyta. I w tym momencie później ludzie mówią, że mają jakieś choroby, na przykład dużo, dużo rzeczy się zaczyna w ciele przez to właśnie, że ludzie zaczynają czytać różne rzeczy i po prostu później przyciągają to do siebie i później rzeczy się dzieją w ciele i te rzeczy, które na przykład są z zewnątrz, które są, przychodzą do naszego ciała, później powodują nam różnego rodzaju choroby. Tak samo i dlatego to stało się ze mną, że po prostu z tyłu ktoś mnie uderzył taką właśnie bronią elektromagnetyczną i po prostu później miałam problemy z nerkami. Dużo ludzi, którzy na przykład mają kundalini aktywne, dużo ludzi ma problemy z nerkami. Ale to jest nie dlatego, że my akurat mamy ten wszyscy ten problem, tylko dlatego, że słuchamy, oglądamy te różne filmy, czytamy na ten temat i po prostu później przyciągamy to do siebie. Taki inny temat w ogóle, ale chcę porozmawiać na ten temat z tego względu, że o, reklamuję nawet wodę tutaj, ma Ice Mountain. Także nawet ci ludzie, którzy się zajmują tą konspiracją, i coś się im tam dzieje, to dlatego, że mają kundalini wysoko, kundalini jest aktywne i o czymkolwiek, cokolwiek, czym się zajmują, to tym po prostu to przyciągają. I teraz w zależności, czym my się zajmujemy na świecie, cokolwiek nas interesuje, czy to będzie polityka, czy to będzie religia, czy cokolwiek, cokolwiek to będzie, jeżeli na przykład mamy z tym problem, prawda, to jest to, co trzeba po prostu w nas oczyścić i to jest to, co my mamy w naszym ciele po prostu uzdrowić. I na przykład tam dużo zauważam ludzi, jest na przykład, że nie podoba im się polityka, na przykład, albo nie podoba im się religia, albo te wszystkie konspiracyjne rzeczy cały czas o tym mówią, prawda? To jest ta rzecz, ta część nas w środku, która potrzebuje uzdrowić się. Czyli na przykład, jeżeli dużo ludzi mówi na temat konspiracji, na temat co tam robi rząd, co tam się dzieje, co z jedzeniem robią, to po prostu ci ludzie, okej, pierwsza ich po prostu taka powinność jest, żeby z siebie uzdrowić z tego. Jeżeli oni po prostu oczyszczą te myśli w sobie, te wszystkie konspiracyjne i tak dalej, to wtedy nie będzie im się to działo w życiu i nie będą tego przyciągać do swojego życia. Także to jest bardzo ważne właśnie, żeby po prostu uzdrowić to część nas. Jeżeli ktoś ma problem z polityką, prawda? Tak samo. Oczyścić się, pokochać to, zaakceptować, czyli pokochać tą politykę. Na przykład jestem wdzięczna za taką i taką politykę i kocham tą politykę, tak? I do tego robimy ho'opono. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, prawda? Także, czy to będzie religia? Ktoś tam cały czas nagaduje na religię na przykład. No to jest znowu część ta jego, którą po prostu powinien uzdrowić w sobie, czyli jestem wdzięczny za religię i kocham religię i do tej jestestwa tego religii, do tej, bo to jest też inteligencja boska, prawda? Bo wszystko jest inteligencją boską, także religia jest inteligencją boską, konspiracja jest inteligencją boską, polityka jest inteligencją boską i to jest energia, prawda? I to jest święta geometria. I teraz ta część nas, która jest na zewnątrz nas, prawda? Bo nie jest w środku, bo jeżeli by była już w środku, to byśmy nawet o tym nie mówili, bo to by było uzdrowione i tak dalej. A jeżeli na przykład dużo ludzi właśnie rozmawia o konspiracji, to znaczy, że to jest znak, że to jest, nie jest uzdrowione w nich i nie są jeszcze całością, bo my w całym naszym ciele, w naszej całej aurze mamy wszystko, mamy cały uniwers. Także mamy dobre rzeczy i mamy złe rzeczy. Czyli jeżeli komuś się coś nie podoba, czy po prostu
ma z czymś problem, prawda? To zobaczyć, co to jest i po prostu sobie uzdrowić tą część siebie. I w tym momencie wtedy nie będą ludzie mówić o tym, na przykład o tej konspiracji. Rozmawiają ludzie o konspiracji i co robią dla tych innych ludzi, którzy są na zewnątrz, którzy słuchają, którzy w ogóle nie mają z tym żadnego jakiegoś takiego, nie, w ogóle dla nich to nie jest potrzebne. Ale jeżeli słuchają ci ludzi tego, to po prostu imprintują to sobie do swojego umysłu i później to tak jakby kodują do swojego ciała i później to odgrywają te role po prostu, co tam się dzieje. Także to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby czym mniej o takich rzeczach mówimy, tym mniej programujemy tych rzeczy dla ludzi. Jeżeli widzimy takie rzeczy na przykład, to po prostu o to chodzi, żeby u siebie to uzdrowić. I czym bardziej my będziemy pracowali wszyscy nad swoim umysłem, prawda? Będziemy pracowali nad swoim umysłem i kontrolowali ten umysł i po prostu dbali i byli odpowiedzialni za nasze, przepraszam, za nasze myśli, to wtedy będziemy po prostu same piękne rzeczy mówić i po prostu po to tylko, żeby ludzi wznosić, a nie ich po prostu dołować i programować im takie rzeczy, które w ogóle są dla nich niepotrzebne. Także o tym chciałam porozmawiać i myślę, że mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi, że się dosyć jasno tutaj w ogóle dosyć jasno się wysławiam, ale w każdym razie o to mi chodziło, żeby jak czytamy i zajmujemy się konspiracyjnymi sprawami, to po prostu później kreujemy to w swoim życiu. I teraz jest najważniejszą rzeczą, że jakakolwiek by to była rzecz, cokolwiek by to nie było, jak wejdziemy głębiej, to cały czas chodzi o kontrolę umysłu. Wymyślcie sobie Państwo jakąkolwiek rzecz, która Wam przeszkadza. Jak wejdziecie tam głębiej, to cały czas chodzi o kontrolę umysłu. Jak kontrolujemy umysł, to po prostu jesteśmy w tu i teraz. Jak jesteśmy w tu i teraz, to w tu i teraz życie zawsze jest piękne, prawda? A te rzeczy pojawiają się nam po to, żeby nam pokazać, jak my jesteśmy mocni w swojej energii i po prostu czy wejdziemy w to, czy dalej pójdziemy i będziemy dalej kontrolować swój umysł i będziemy patrzeć i obserwować to, co my chcemy tam obserwować. I o to chodzi, żeby nie wchodzić w te rzeczy, żeby się trzymać cały czas, jak kontrolujemy ten umysł, po prostu o to chodzi, żeby nie wchodzić w te rzeczy i żeby się zajmować swoimi tylko sprawami, co tam dla Was jest najlepsze, dla własnego dobra. Chociaż powiem Państwu, że z drugiej strony, jeżeli przyciągamy takie rzeczy do siebie, to jest po prostu ta część nas, którą my powinniśmy uzdrowić. Także nawet jak przyciągamy tą politykę i coś nam się nie podoba, czy to jest religia, czy to jest sport, czy to jest na przykład konspiracyjne rzeczy, to jest ta część, którą po prostu my mamy uzdrowić w sobie. I teraz Państwu pokażę taką książkę. Czyli najważniejsza jest kontrola umysłu, tak? Ta książka. To jest Złota Księga Saint-Germain. I ta książka, jak zaczniecie ją czytać, to w tym momencie ona już, jak zaczniecie ją tylko czytać, to ona w tym momencie zaczyna Wam programować Wasz umysł na rzeczy wspaniałe. Bo na przykład można czytać różne książki, można zyskiwać różne informacje, a jeżeli chcemy być szczęśliwi, to najlepiej jak nie mamy w ogóle informacji i pobieramy informacje z góry, prawda? I wtedy jak potrzebujemy, to mamy informacje. Ta książka nie daje nam informacji, ale ta książka nam mówi, jak mamy programować swój umysł i jak trzeba po prostu, żeby trzymać go tak jakby w ryzach i kontrolować swój umysł. Także bardzo dobra książka, to jest jedyna książka, która jest w ogóle, która kontroluje nasz umysł, bo wszystkie inne, z tego co pamiętam, to były tylko opisują jakieś historie, coś, jakieś zdarzenia, dają nam wiedzę i tak dalej, a ta książka to już jest praktycznie taka praktyka. I po prostu raz można ją przeczytać i po tym pierwszym razie sobie drugi raz czytać i po prostu sobie ją studiować jak Biblię, prawda? Także ta książka jest bardzo dobra po to tylko, żebyśmy kontrolowali nasz umysł. Jak kontrolujemy nasz umysł, to nasze życie zupełnie inaczej wygląda.
już nie będziemy wchodzić w jakieś takie rzeczy, a jak będziemy wchodzić, to od razu będziemy się łapać, że po prostu, aha, że już coś tam wchodzimy w jakieś rzeczy, ktoś sobie tam coś wymyślił i my już w to wchodzimy. Bo zobaczcie Państwo, ile jest rzeczy na świecie. Zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Ile po prostu i co chwilę jakieś nowe rzeczy. Także tego wszystkiego jest mnóstwo i to wszystko jest. Te rzeczy, które Wam na przykład wydają się, że to jest bajka, to one tak naprawdę też są te rzeczy. UFO też jest. Wyższa cywilizacja też jest. Czy pracuje nad nami? Pracuje. Też jest. Także na przykład to, co my teraz, jak my przechodzimy teraz na tą wyższą wibrację, to wszystkie nasze ciała są, pracują nad nami. I teraz powiem Państwu coś, bo to jest też takie bardzo właśnie ważne. Jeżeli nasza Ziemia idzie po prostu w tym całym wszechświecie do tego zero point, już jesteśmy w tym zero point tak naprawdę, to nam się właśnie wszystkim uaktywnia to kundalini i nasze całe ciała transformują się, także wszystkim po kolei będzie się to uaktywniać, bo idziemy do tego zero point, czyli do tego zerowego punktu, gdzie w zero punkcie wszystkie myśli się manifestują bardzo szybko, tak? I teraz, jak jesteśmy w tym zero punkcie, wszystko się manifestuje. Nasza energia, naszego ciała coraz szybciej wibruje i cokolwiek my myślimy, cokolwiek my mówimy, to się wszystko szybciej manifestuje. Zobaczcie Państwo, czy tak nie jest. Tak jest. I teraz o to chodzi, żeby przejść do tego, no, tak oni mówią, że to już piąty czy któryś wymiar, ale tam jest dużo więcej tych wymiarów, także ja myślę, że to nie ma co myśleć nawet o piątym wymiarze, tylko po prostu wychodzimy po prostu energetycznie, idziemy na wyższy wymiar w zależności od tego, kto na jakim tam wymiarze sobie jest, bo tam mówią, że idziemy z 3D do 5D, a ja myślę, że to wszystko w zależności od, bo każdy człowiek idzie do następnego, jedni będą na piątym, drudzy będą na siódmym i na dziesiątym i dwunastym i tak dalej. Także wszystko w zależności od każdego człowieka indywidualnie. I teraz właśnie jak nasza energia idzie do góry i my mamy bardzo coraz większą taką moc manifestowania, bo idziemy do zero punktu we wszechświecie, prawda? I teraz jak się pojawiają te wszystkie rzeczy, to my dużo szybciej te rzeczy manifestujemy. Czyli cokolwiek się nam pojawia szybciej, to się manifestuje dużo szybciej. Czyli jak usłyszymy te konspiracyjne rzeczy, to automatycznie kreujemy to w naszych ciałach. I później mówimy, że to jest kogoś wina. A to dlatego, że po prostu my tylko usłyszeliśmy tą informację. A tak naprawdę powiem, co się dzieje. Jeżeli jest kundalini uaktywnione, tak, to w tym momencie te istoty z wyższych cywilizacji pomagają nam, także w nocy na przykład pracują nad nami, robią nad nami takie operacje kosmiczne i wszystko, całe nasze ciało się zmienia, bo jest cała transformacja. I teraz w każdej nocy, jak my idziemy spać, czy ludzie śpią albo sobie medytują, to normalnie mogę powiedzieć Wam, jak to wygląda. Na przykład w pewnym momencie serce wychodzi, na przykład wyciągają serce, robią coś nad sercem i wkładają serce z powrotem. Później jakiś inny narząd. Później na przykład z głową coś się dzieje. Także dużo ludzi ma różnego rodzaju symptomy. Każdy myśli, że to jest chory. Każdy myśli, że to jest jakaś konspiracja i tak dalej. A tak naprawdę to chodzi o to, że cała nasza Ziemia przechodzi na wyższy wymiar. I wszystkie ciała, jeżeli cała Ziemia wychodzi na wyższy wymiar i my jesteśmy na tej Ziemi, prawda? Wszystkie ciała też się wibracyjnie podnoszą. Ale i w tym wszystkim pomagają nam wyższe cywilizacje. Tak? Także to są istoty świetlne, które są dużo na wyższym poziomie niż my jesteśmy. I oni po prostu cały czas koło nas są i cały czas pracują nad naszymi ciałami. I teraz my myślimy, że to jest tak naprawdę jakaś konspiracja i coś tam się dzieje, coś nam robią z ciałami. Także proszę tu zwrócić uwagę, że tak naprawdę nikt nam nic nie robi. Tylko to są, jest wyższa cywilizacja, a jak tak wejdziemy głębiej, to tak samo to jesteśmy my, którzy jesteśmy na wyższej wibracji i to jest tak jakby nasz my, ale po prostu z przyszłości. I my pracujemy tak naprawdę nad naszymi ciałami i dlatego, z tego względu, że my jesteśmy Bogiem w działaniu. I teraz jak my pracujemy nad naszymi ciałami, robimy po prostu, bo nasze ciało jest ciało boskie i po prostu
przez to, że jest wyższa wibracja na Ziemi, tak? Te ciała są po prostu tak, jakby jest robiona jakby taka jaka operacja kosmiczna. I w tym momencie są różne dolegliwości, mamy jakieś bóle, coś się dzieje, myślimy, że ktoś nam coś robi, dużo ludzi ma paranoję w ogóle, że coś się dzieje. A tak naprawdę, to powiem Państwu, że to jest, w ogóle to jest, ale z drugiej strony z takiego wyższego poziomu to jest wszystko potrzebne po to tylko, żeby w ludziach tego, żeby po prostu ludzie pokochali strach. Bo tak naprawdę to wszystko my sobie sami robimy. To wszystko na duchowym level, my wszystko sobie sami to robimy. To całe nawet to, że my tutaj się znaleźliśmy w tym momencie na Ziemi i w tym czasie, to jest dlatego, że po prostu my sobie tak wybraliśmy, żeby mieć takie doświadczenie. I to, co teraz się dzieje na Ziemi, to jest po prostu coś pięknego z tego względu, że wszystkie te ciała będą ciałami boskimi. Wszystkie ciała są w ogóle już ciała boskie, tak? I teraz w zależności od tego, jak my będziemy o nie dbali, jak będziemy się z nimi obsługiwali delikatnie, jak będziemy za pomocą muzyki i za pomocą naszego głosu na przykład sobie uzdrawiać to ciało, tym szybciej to nasze ciało po prostu będzie się stawało takim boskim ciałem, prawda? I teraz w tym momencie, jak się to ciało transformuje, tak, to wokół nas taka się robi, jak jest układ nerwowy, prawda, to taka się robi Merkaba, prawda? Jak ktoś chce więcej na ten temat się dowiedzieć, na temat Merkaba. Merkaba to jest tak jakby nasz pojazd, a nasz pojazd, czyli nasz ten dom, nasze ciało, prawda? I to jest nasze ciało. Jest niesamowitą inteligencją i tylko jak uaktywnimy to ciało żeby się zaczęło samo transformować, to po prostu za jakiś czas będziemy mogli się przenosić w czasie, będziemy mogli cuda robić, będziemy tak jak Jezus kiedyś chodził po wodzie i tak dalej, z tego względu, że Jezus miał uaktywnione kundalini i przez to, że miał uaktywnione kundalini, mógł robić takie różne rzeczy. I czym dłużej właśnie pracujemy nad swoim ciałem, tym powstaje po prostu wokół naszego ciała Merkaba. Mówi na ten temat Drunvaldo Melchizedek, jak ktoś by był zainteresowany, Drunvaldo Melchizedek, i on opisuje dokładnie, jak tam ta Merkaba działa i jak to wygląda. Ja mogę Wam powiedzieć, że jak ja pracuję nad swoim ciałem, widzę tą Merkabę, a Merkaba to jest po prostu pojazd wokół nas, pojazd się robi ze wszystkich tych, tak zwane z całego naszego układu nerwowego, czyli jest układ nerwowy parasympatyczny, sympatyczny układ nerwowy. I teraz jak kundalini, jak energia kundalini pracuje nad całym naszym układem nerwowym, tak, to robi po prostu tak jakby, oczyszcza to wszystko i powstaje z naszego ciała właśnie taka Merkaba, czyli tak trójkąt tu i trójkąt w drugą stronę, prawda? I wtedy powstaje ta Merkaba. Proszę sobie zobaczyć na internecie, można sobie wpisać Merkaba i to jest w ogóle nasze ciało. Nasze ciało jest po prostu tak jakby Merkaba. I w tym momencie, jak zaczniemy dbać o te nasze ciała są bardzo ważne, bo jeżeli kundalini się uaktywni w naszym ciele, to po prostu w tym momencie musimy jak najbardziej dbać o te ciała. I wtedy widzimy, nawet jak się nie uaktywni, dlatego Wam mówię o tym, żeby jak najbardziej dbać o te ciała i czym bardziej jesteśmy delikatni z tymi ciałami, to tym te ciała szybciej transformują się. Także jest bardzo ważne, żeby w ogóle rozmawiać ze swoim ciałem, rozmawiać ze swoim wnętrzem, prawda? Rozmawiać ze swoim wewnętrznym dzieckiem, bo to wewnętrzne dziecko to jest nic innego jak nasza dusza. I z chwilą, gdy będziemy rozmawiać z tym naszym wewnętrznym dzieckiem, będziemy tak miło rozmawiać, będziemy tak się opiekować tym swoim ciałem, to ciało zaczyna właśnie się wtedy robić takie boskie ciało i zaczyna wtedy robić różne cuda i zaczyna się taka operacja kosmiczna, zaczynają się właśnie tak jakby te istoty świetlne przychodzą do nas i nam pomagają w nocy i nam robią tam różnego rodzaju operacje. Na pewno mieliście Państwo bardzo dużo snów takich, że ktoś nad Wami pracuje, albo UFO nad Wami pracuje, albo jesteście w statku kosmicznym. Także po prostu my to wszystko robimy.
My to wszystko robimy sami dla siebie, tylko że po prostu wszyscy o tym jeszcze nie wiemy, nie wszyscy są jeszcze obudzeni i o tym nie wiemy, ale te nasze ciała to są ciała boskie. Także mówię Państwu, ja to jestem po prostu amazed, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, że po prostu, żeby nie zajmować się żadnymi jakimi rzeczami, tylko starać się jak najbardziej właśnie zacząć kontrolować ten umysł i zacząć być jak najbardziej delikatni dla siebie, czyli bardzo się kochać, tiutiać się, jak ja to mówię, tiutiać się, tak? Także o to chodzi, no to jest najważniejsze. I w tym momencie jak i wszyscy, coraz więcej ludzi, jak będzie o tym wiedziało, słuchajcie, to po prostu już niedługo cała nasza ziemia się przetransformuje i wszyscy będziemy mieć fajne życia i będziemy się cieszyć, wszyscy będą spokojni. Także omówię o tym Wam, że po prostu i te inne cywilizacje są. Ja Wam powiem, jak ja to widzę. Jak ja się kładę na przykład, automatycznie widzę to światło, prawda, o którym mówiłam wcześniej już, to widzę to światło i to światło pracuje. Ale jak ja się położę, to jest pełno takich figur geometrycznych i one schodzą na mnie. I w zależności od tego, co ja mówię na przykład, to one ich więcej na schodzi tutaj do mnie. I na przykład i one schodzą i mnie tak tiutiają. I mnie tak dotykają. I w tym momencie tak jakby wkładają tą energię w zależności, co ja mówię. Przez mój głos i przez moją myśl, prawda? I teraz jest tiu. I tak pracują nade mną, prawda? I nad wami też tak pracują. Tylko możliwe, że jeszcze nie widzicie. Także cokolwiek na przykład powiecie na przykład I am love, prawda? To automatycznie z góry schodzi ta wibracja tej miłości. To jest figura geometryczna, przestrzenna taka. I ona nad wami tiutia. I wchodzi do was, do środka. Już macie więcej energii, prawda? Już macie, już inne jest ciało, już jest inna chemia w ciele, już jest inna święta geometria w ciele. Także to jest, powiem wam, niesamowite, co to się dzieje z nami teraz. Ja jestem w ogóle amazed, co to się dzieje, że po prostu tak się transformujemy i z tego, co widzę, to już wszyscy ludzie tak czują to, prawda? Także fajnie. To jeszcze chciałam wam powiedzieć właśnie, że bardzo ważny jest sound. Na przykład jak chcecie jeszcze, oprócz tego, że robicie sobie mantry, bardzo ważne jest to jam jest, prawda? Jam jest, prawda? Później bardzo ważny jest ten sun gazing, jak patrzycie się na przykład w słońce, tak? I bardzo ważne jest muzyka, jakiej słuchacie, najlepiej słuchać taką właśnie spirytualną muzykę. To, ta muzyka na przykład 528, to ona was cały czas leczy, uzdrawia i podwyższa wasze ciało i tam ściąga te wszystkie blokady, które macie na ciele, prawda? To czyli mamy tak sound, bardzo ważny jest ten właśnie sound, czyli jak to będzie po polsku? Sound? No kurczę, zapomniałam. Ta muzyka, ten ton, prawda? Też jest ważna intonacja na przykład, jak rozmawiacie. Ważna jest intonacja, jak z kimś rozmawiacie, to od razu w tej intonacji od razu wyczuwać można, jako ktoś ma energię na przykład, nie? Ale jak na przykład się położycie czasami, to sobie zobaczcie tak, jaki wydobywacie z siebie sound, prawda? I powiem wam, że oglądałam ostatnio film z tą Sandrą Bullock. I tam było, to było proposal po angielsku, nie wiem jak po polsku przetłumaczyć, ale jest proposal, czyli tak jakby proposal, no nie wiem, dobrze. No i w każdym razie w tym, tam ta Sandra Bullock pojechała gdzieś tam do tego chłopaka na ten, do rodziców i ta mama tego i ta babcia tego chłopaka tam w tym lesie robiła taką jakby podziękowanie dla Matki Ziemi, że oni się tam wychodzą, się będą żenić i tak dalej, i podziękowanie, że tak wszystko się ładnie składa.
Czyli bardzo ważna rzecz w tym filmie jest powiedziane podziękowanie, idzie się do lasu, ona poszła do lasu i zaczęła, włączyła taką muzykę spirytualną i zaczęła tańczyć i robić taki chanting i dziękowała tam tej Matce Boskiej. I to jest bardzo ważne, bardzo taka fajna praktyka, że powinniśmy wszyscy to robić, prawda? Dziękować codziennie za wszystko. Jak dziękujemy za wszystko, to po prostu więcej do nas przychodzi. No ja w ogóle chciałam podziękować za, bo tam dostałam na moją stronę pieniążki, także dziękuję bardzo ślicznie, kocham Was bardzo, dziękuję. W każdym razie, jakby ktoś w ogóle chciał pomóc mi w tym, bo chciałabym jak najwięcej ludzi, żeby wiedziało o tym i mam już tą stronę przez jakiś okres czasu, jakby ktoś chciał pomóc w tym, żeby ta strona istniała i żeby po prostu pomóc, to tam może sobie wysłać jakąś kontrybucję na tą stronę, tak żebym była bardzo wdzięczna, dziękuję bardzo. Ale co chcę Wam powiedzieć z tego filmu, właśnie i ta babcia mówi do tej Sandry Bullock, że mów podziękowanie, że trzeba dziękować Matce Boskiej, Matce Ziemi i tak dalej. I ona tam zaczęła tańczyć, to było śmieszne, ale co jej powiedziała, żeby mówiła właśnie to A, I, E, O, nie? I tam żebym mówiła takie właśnie te litery, prawda? Samogłoski, tak? To są samogłoski. O, samogłoski, tak? No i w każdym razie i powiem Wam, że teraz jak się położycie na przykład, połóżcie się do łóżka i zaczniecie mówić na przykład a i o zacznijcie sobie tak śpiewać, taką muzykę właśnie, cokolwiek Wam wychodzi z Was, prawda? I ta muzyka Was leczy. Ta muzyka, ta właśnie ta intonacja, ten ton w ogóle to Was... Jak to? Ja zaraz chyba muszę sprawdzić, bo nie mogę powiedzieć, o co mi chodzi tak naprawdę, ale jak będziecie właśnie używać na przykład i... Hej ja, 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 i taką muzykę, jak będziecie sobie śpiewać taką właśnie, takie pioseneczki swoje, to te pioseneczki, powiem Wam, że one właśnie leczą nasze ciało. Są, jak zaczniecie mówić, to wtedy Wam zacznie wyjdzie na przykład jakiś swój taki język, bo jest tak, poza tym, że mamy ten nasz język i każdy ma swój język, jest też taki uniwersalny język, to jest taki język światła. Jak zaczniemy tak sami sobie mówić ten swoje tam ten sound, swoje sounds, jak będziemy mówić, prawda, to wtedy zaczynamy oczyszczać to swoje ciało i w tym momencie mamy bliższy kontakt z naszą duszą. I czym będziemy mieli bliższy kontakt z naszą duszą, tym bardziej się będziemy dobrze czuli. Także o tym chciałam właśnie porozmawiać, że to wszystko się jest, że to wszystko się dzieje, że jest UFO, że czyli jest UFO, są inne cywilizacje. Ja widziałam te inne cywilizacje, widzę, mam z nimi kontakt, ale to nie jest tak, że ja to chcę na przykład, tylko ja po prostu ich widzę. Na przykład czasami jestem gdzieś tam, siedzę na dworze, czy nawet w domu, schodzi taki wielki anioł, olbrzymi taki anioł schodzi gdzieś tu koło mnie i nagle się, a do tego wymiaru jak schodzi, to zamienia się automatycznie w taką figurę geometryczną.
Czyli oni po prostu są wielcy, tacy duzi, na przykład schodzi, jako widzę tutaj, schodzi taki duży anioł, dajmy na to, a za chwilę on, jak już jest na naszym wymiarze, on się zmienia w taką wielkość figury geometrycznej i on tutaj jest koło mnie i na przykład mi coś przekazuje energetycznie. Czasami po prostu, jak oglądaliście ten obraz taki z tym palcem, prawda, że tak dotykał, to właśnie było to, właśnie tak jakby dotykał Boga, prawda? A tak naprawdę to właśnie dotykał tą, tak jakby inną, Boga praktycznie, bo to może być i anioł w tym, i może być po prostu spiryt, może być Bóg, także dotykał tak tym palcem. I to tak samo jak teraz ta energia schodzi na dół i tak, dajmy na, schodzi ten anioł, później jest tutaj jako figura geometryczna, taka mała, i on sobie tak lata tutaj, to ja po prostu go dotykam i automatycznie czuję, jak mi przekazują energię. Także to wszystko jest. I teraz dlatego Wam mówię, żebyście jak najbardziej byli delikatni ze sobą, z tego względu, że czym jesteście bardziej delikatni, czym bardziej jesteście wolni, czym bardziej obserwujecie, czym bardziej się wyciszacie, to wtedy to wszystko zaczynacie widzieć. A jak zaczynacie to widzieć, na przykład, że mówicie jakiś sant, czyli mówicie, jam jest, który jest, jest najwyższą wibracją, tak? To teraz jak to mówicie, to automatycznie też widzicie, że odpowiednia figura geometryczna schodzi, czyli to światło schodzi i wchodzi do Was i napełnia Was miłością i światłem. Czyli po prostu czym więcej się wyciszamy, czym więcej się tak uspokajamy, czym więcej jesteśmy tacy spokojni, czym więcej, na przykład jak jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest ciemno, na przykład, i chcecie sobie na przykład spróbować pobyć w takim miejscu, gdzie jest ciemno, na przykład w pokoju zamknąć wszystkie okna, wszystko pozamykać, i w tym momencie, jak jest tak ciemno, to wtedy zaczynacie widzieć. Po jakiś, na przykład jeden dzień posiedzicie w takim ciemnym pokoju, to wtedy zaczynacie widzieć w nocy wszystkie światła, zaczynacie widzieć te wszystkie rzeczy. Teraz Wam jeszcze podam. Jeżeli chodzi o jedzenie, najlepiej jeść to jedzenie, które jest żywe jedzenie, czyli same te warzywa. Jeżeli chodzi o mięso, teraz Wam powiem, jeżeli chodzi o mięso, ci ludzie, którzy mają kundalini, to bardzo często właśnie potrzebują mięso. Bardzo często potrzebują mięso, bo inaczej oni się źle czują. Jak jedzą mięso, po prostu dostarczają coś tam do tego organizmu, co jest potrzebne, i oni zupełnie się inaczej czują. Także i to jest jedna rzecz, druga rzecz, że po prostu ktoś mówił, że tak mięso ich niby uziemia, ale to ja na przykład nigdy nie przepadałam za mięsem, nigdy nie jadłam mięsa, ale muszę jeść po prostu czasami to mięso z tego względu, że tak to mam, jestem taka słaba, jak nie jem mięsa, także jak zjem mięso, to się automatycznie zupełnie inaczej czuję. Chociaż nie lubię mięsa tak naprawdę, nigdy nie lubiłam mięsa i zawsze mało mięsa jadłam. Ale przez to, że tam wchodzę w takie czasami jakieś anemiczne rzeczy, czyli anemia i tak dalej, to dlatego przez to muszę zjeść raz na jakiś czas sobie troszkę mięsa, malutko, ciuletko, malutko, i to, żeby było to mięso takie zdrowe mięso, no nie? I jeżeli chcemy się też dobrze czuć, to właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej jeść tego jedzenia takiego organicznego, najlepiej gdzieś od jakiegoś farmera, od jakiegoś rolnika. No i po prostu, i żeby jeść surowe, to te rzeczy surowe, warzywa, jak już to już jest gotowane, to już to wszystko traci na wartości, także najlepiej, jak właśnie to jest surowe, jak najbardziej surowe. No albo po prostu na przykład brokuły można na przykład na parze ugotować, prawda? No to tyle chciałam Wam powiedzieć, mi się wydaje, że tak patrzę na zegarek, ile już mówię. Ale najważniejsza była dla mnie rzecz właśnie taka, żeby Wam powiedzieć o tym, żeby naprawdę zacząć kontrolować te umysły, bo jak zaczniemy kontrolować umysły, to nie, jak będziemy nawet cokolwiek czytać, czy coś, to po prostu będziemy wiedzieć, że to nie jest dla nas. Na przykład jak czytamy jakąś informację i ta informacja jest taka od serca, to czujemy się dobrze. Jeżeli informacja jest taka z umysłu i straszy, to nie jest dla nas informacja. Bo to wszystko, co straszy, to nie jest prawdziwa informacja dla nas.
Także patrzymy wszystko, żeby było od serca. Jak jest coś od serca, to czytamy. Jeżeli informacja nas straszy, to nie jest dla nas informacja. Także na tyle bym chciała powiedzieć. Może zrobię filmik jeszcze na temat właśnie strachu. Ale chciałam wam powiedzieć, że są różne rzeczy i chodzi o to, żeby tylko kontrolować swój umysł, i jak najbardziej się z ciałem obchodzić delikatnie, bo to nasze ciało jest takie delikatne, rozmawiać z tym ciałem jak z dzieckiem. Także wam powiedziałam tam wcześniejsze filmiki na temat wewnętrznego dziecka, jak rozmawiać z wewnętrznym dzieckiem, to tak samo rozmawiać z tym ciałem. Tiutiać, kołysać, turlać, delikatnie bawić się, i to wszystko chodzi o to ciało, bo w tym momencie, jak zaczniemy tak się zajmować tym ciałem delikatnie, to wtedy to ciało się uaktywnia. To ciało się tak czuje takie już dobrze i tak zaczyna się otwierać, i wszystko zaczyna się otwierać w środku, wszystkie blokady zaczynają schodzić, wy się zaczynacie dobrze czuć i o to właśnie chodzi, tak? Żeby się wszyscy dobrze czuli. Jeszcze wam tak szybciutko powiem, jeżeli na przykład wybieracie coś, jakąś, na przykład jest, przykład, na przykład chcecie gdzieś tam iść, prawda? To zawsze czujcie w środku, czy mam tam iść, czy nie. Jeżeli ciało takie jest, że tak chce iść, to wtedy idziemy. A jeżeli czujecie opór, to znaczy, że to nie jest dla was. To jest też bardzo ważne, no nie? Jeżeli na przykład coś robicie w życiu, prawda? Czy macie się spotkać z jakąś osobą, czy gdzieś macie iść na jakąś imprezę, czy na jakieś spotkanie, czy cokolwiek to jest, to zawsze się zapytacie, czy mam tam iść? I zobaczycie, jak ciało jest takie żywe, żeby iść tam takie hop, siup do przodu, takie jak ja to mówię, to wtedy idziecie tam. A jeżeli na przykład jest ciało takie, no to znaczy, że to nie jest dla was. Teraz jak pójdziecie, to albo szkoda waszego czasu, albo po prostu, a czasami jest tak, że w ogóle tak was trzyma bardzo, to znaczy, że w ogóle nie trzeba iść z tego względu, żeby się coś nie stało na przykład, no nie? Także zawsze jak cokolwiek robicie, to trzeba się zapytać, czy to jest dla mnie, czy mam iść tam i słuchać się tego w środku serduszka. I jak jest, że tak, to wtedy idziemy tak szybko, spontanicznie, no to wtedy znaczy, że to jest dobre dla nas. Wysyłam wam, kochani, dużo miłości. Dużo miłości wam wysyłam. Żebyście się wszyscy dobrze czuli. Żebyście dbali o te swoje ciałka fajne, kochane. Kocham was bardzo. I do następnego filmiku. Papa.